Grzegorz Szczepanik, MMA.pl, jesteśmy w Shark Top Team i naszym gościem jest Dawid Gralka i od razu na początek złe newsy masz dla nas. Bardzo złe, witam serdecznie. No niestety moja walka na Spartan Fight w tą sobotę 8 października się nie odbędzie. Z jednej ważnej przyczyny, niestety się pochorowałem i to dość poważnie. A opowiadając historię od samego początku, forma była bardzo dobra, Spartan został przełożony o miesiąc, no i gdzieś ten miesiąc widocznie dla mojego organizmu to było zbyt wiele. Na początku naderwałem przywodziciel UDA, kilka dni przerwy, ale dzięki mojemu fizjoterapeucie, mojemu mechanikowi Jarkowi Świderskiemu udało się to naprawić, a rokowania były bardzo słabe, gdyż to połączenie jest przy kości łonowej i, no i bardzo ciężko to naprawić. Udało się, wróciłem do treningów, do pełnych sparingów. No i trach, złapałem jakąś bakterię, wirusa, nie mam pojęcia co to jest. 12 dni biegunki, jeżeli ktoś miał chociaż 2 albo 3 dni, to wie co to znaczy. Ja 12 dni, z czego przez 7 trenowałem, więc przychodziłem tutaj na treningi. No i w poniedziałek podjęliśmy ostateczną decyzję, jak wszedłem na worek na szybkościówki i po 6 sekundach na worku po prostu no stałem, kręciło mi się w głowie, przewracałem się. Do takiego normalnego funkcjonowania rozmowy się jak najbardziej nadaje, ale 3 kg, które mnie odwodniło, nie przyswajam żadnych pokarmów, 1000 kalorii przez te 1000 kalorii dziennie jedzone przeze mnie, no to jest zdecydowanie za mało, żeby wyjść na 3 razy 5 minut. No i to jest ryzyko, czy mi się po prostu może by fartem poprawiło i gdzieś tam przyswoiłbym to ładowanie, bądź też nie. No i kwestia jeszcze tego, że brakuje mi do końca wagi 3 kg, a już jestem na tyle odwodniony, że myślę, że odwadnianie się jeszcze tych 3 kg i niejedzenie z tego, co nie jem w ogóle, no mogłoby zagrażać w jakiś tam sposób mojemu zdrowiu. Dlatego łącznie ze sztabem trenerskim, z moim dietetykiem i lekarzem, u którego na bieżąco teraz wszystko robiliśmy, podjęliśmy decyzję, że po prostu no musimy wycofać się z walki. Ogromnie przepraszam za to wszystkich, którzy mi kibicują, moich przyjaciół, organizatorów, bo no nie jestem fanem odwoływania walk. Taka sytuacja zdarza mi się pierwszy raz, to zazwyczaj ja miałem perypetię w drugą stronę, że to mi odwoływali, wycofywali się przeciwnicy albo przesuwane były gale, inne różne cuda, odwoływane gale. No na szczęście, no na nieszczęście teraz to poszło w drugą stronę. Z tego miejsca chciałbym przeprosić Kubę i chciałbym wyrazić chęć walki z nim na najbliższej jakiejkolwiek gali Spartana, bo psychicznie jestem gotowy, nie mogę się doczekać tej walki, no ale po prostu wiem, że jakbym wyszedł z tlenem na 2 minuty, no tak jak teraz chociażby na KSW zaryzykował Tomek Narkun i widać było, że tego tlenu tam było na pół rundy, udało mu się, ogromne gratulacje, jest wielkim mistrzem, ale Gdyby tak się nie potoczyła walka, to walczyłby sam ze sobą, a nie z przeciwnikiem. I pewnie w moim przypadku też by tak wyglądało, że walczyłbym o przetrwanie, a nie o zwycięstwo, a to chyba mija się z celem. No to faktycznie smutne te wieści są, bo sam, nie ukrywam, czekałem chyba najbardziej na ten pojedynek na tej gali, bo no, Kuba fajny przeciwnik dla Ciebie byłby i myślę, że to by był mega fajna walka dla Was obu. I faktycznie jest smutno. Powiedz mi, jak to wygląda? Myślisz, że będziesz w stanie jeszcze w tym roku zawalczyć? No bardzo bym chciał. Myślę, że ta forma aż tak bardzo mi tam gdzieś nie ucieknie, bo to jest 12 tygodni ciężkiej pracy, gdzie ja byłem naprawdę w, myślę, życiowej formie, jeśli chodzi o chociażby przygotowanie wydolnościowe, bo na tym głównie się skupiłem. Myślę, że gdzieś to tam bardzo nie ucieknie. Jak już uda mi się nawodnić, odzyskać te kilogramy, zacznę przyswajać pokarmy, wrócę na matę, to od razu będę chciał jak najszybciej gdzieś tam zawalczyć i no faktycznie ta walka dla mnie, ja jarałem się tym starciem, cieszyłem się, że mogę walczyć z Kubą i no i w dalszym ciągu nie mogę się doczekać i liczę, że dostanę taką szansę, że będę mógł z nim zawalczyć. Jakieś masz głosy ewentualnie, czy jeszcze gala Spartan ma w tym roku jakaś druga być? Czy nic ci nie wiadomo na ten temat? Nie mam zielonego pojęcia, ale rozmawiając z jednym z organizatorów, informując go o tym, że no niestety nie będę mógł walczyć, powiedział mi, że, no, że oczywiście to rozumie i że na następnej gali dostanę szansę, także za to ogromne podziękowania. No oczywiście to wszystko jest poparte jakby
kompleksem dokumentów i od lekarzy. To nie jest taki jakiś tam mój wymysł, tylko to faktycznie się wydarzyło i, no i jest pełna dokumentacja do tego, którą oczywiście przesłałem do organizatorów. No właśnie miałem zapytać, jak oni zareagowali i nie wiem, czy rozmawiałeś z Kubą tak samo, czy nie miałeś okazji? No z Kubą nie rozmawiałem, z tego miejsca mogę go przeprosić, bo wiem jak to jest, jak zmieniałem przeciwnika na ostatni moment. No organizator oczywiście nie był zadowolony, bo wypada mu na tydzień przed zawodnik, więc to jest dość kłopotliwe, ale zrozumiał, no to są wypadki losowe, tak samo jak kontuzje, które mam zawsze gdzieś tam przed walką, czy ostatnio chociażby przed walką z Kubą miałem złamany nos na 2 tygodnie przed walką, udało się go wyleczyć. Tak tutaj ta pachwina, ten przywodziciel uda, no to udało się wyratować, ale niestety 12 dni biegunki odwodnienia to jest za dużo, żeby wyjść do walki. Dobra Dawid, nie będziemy tutaj przedłużać, wracaj do zdrowia i mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze w tym roku faktycznie. Na pewno, musimy się zobaczyć, bo mam ambicje, żeby no chociaż ten raz jeszcze zawalczyć, już jest końcówka roku, ale te 3 walki fajnie by było stoczyć i wygrać. Jak jeszcze mogę, to z tego miejsca chciałbym podziękować moim sponsorom, King of Food, catering dietetyczny, Vitamin Shop Port Łódź za wsparcie suplementacyjne, Pitbull za fajne ciuchy i oczywiście Handroll za weekendowe sushi, dzięki któremu mogę fajnie spędzić czas z dziewczyną czy ze znajomymi. Dzięki za wsparcie, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dalej, będziecie mnie wspierać i już nie mogę się doczekać następnej walki. Dziękuję bardzo. Dzięki.